cieszę, że tak naprawdę część tematów, tak się ułożyło to spotkanie, że przed nami wystąpił Aleksander Masłowski, jeszcze wcześniej pani profesor, no jeszcze wcześniej Piotr, ale to wszystko złożyło się na taki ciekawy triady, gdzie przyznają państwo, że nawet pomijając nasze dzisiejsze seminarium czy spotkanie, ale o Wielkiej Alei zazwyczaj mówi się przede wszystkim w kontekście jej powstania, idei XVIII wiek, wspomina się jeszcze wielokrotnie o tym XIX, czy wielokrotnie o tych podstawowych rzeczach XIX wieku, a więc wytyczenie to trasa omnibusu konnego, później tramwaj konny, później elektryczny, tak? O tych zniszczeniach jeszcze troszeczkę chronologicznie łamiąc, o tych zniszczeniach związanych z okresem napoleońskim, to był tragedia na Gdańska, o założeniu oczywiście cmentarzy, od początku zakładania cmentarzy od końca lat 60. XIX wieku i później tak naprawdę, a szczególnie w tym okresie, który chcę Państwu dzisiaj troszeczkę przybliżyć, czyli okres zarówno Wolnego Miasta Gdańska, jak i już od lat II wojny światowej, jest zazwyczaj pomijany, oczywiście wspomina się jeszcze o jej tym generalnym przybudowie Wielkiej Alei z połowy lat 20. I tak naprawdę później się wspomina tylko wyłącznie, można to włączyć, żeby nie zgasł. Powiem być może dwa, trzy zdania w 1945 roku o tych słynnych wisielcach, tak, którzy byli wieszani w lutym, już pod koniec lutego i w marcu 1945 roku i tyle. I tak jak wiele kwestii, w tych okresie międzywojennym, wojniach wydaje się, że umyka naszej uwagi. Ja chciałem się zwrócić, przypomnieć je, wskazać pewne prawidłowości, tak naprawdę zaprezentować cztery perspektywy, które można wyszczególnić w dziejach Wielkiej Alei i jej najbliższej okolicy właśnie w tym okresie, w latach 20-45. Pierwsza perspektywa jest czymś oczywistym. Po prostu Wielka Aleja jako główna arteria komunikacyjna. Ale by to lepiej zobrazować, chciałem Państwu zaprezentować zdjęcie. Ono było, pani profesor dzisiaj pokazywała koniec XIX wieku, Brama Oliwska, widok właśnie w kierunku Aniołków i dalej oczywiście Wrzeszcza. Brama Oliwska, która, taka ciekawostka, już według mnie, według tych materiałów, do których ja dotarłem, była pierwszym elementem fortyfikacji gdańskich, która została rozebrana i to jeszcze było, kiedy tak naprawdę nie było jeszcze wypracowanych pewnych prawideł, w jakiej kolejności to czynić. To była, według tych materiałów, które dodałem, bo mówię o sierpniu 1919 roku, tak naprawdę skorzystano z tego, że Wielka Arteria, jej znaczenie dla komunikacji rosło cały czas, bo cały czas rósł ruch tranzytowy, którym ta arteria zawsze spełniała, ale od końca XIX wieku ten ruch rósł bardzo już dynamicznie i wykorzystano tak naprawdę fakt, że za chwilę wiadomo, że garnizon gdański będzie likwidowany, że władze wojskowe stąd odejdą i według tych prac, które ja dotarłem, po prostu wykorzystano ten fakt i już szybko rozebrano w sierpniu 1919 roku pierwszą w ogóle fortyfikację. Tak naprawdę większość umocnień była tak naprawdę likwidowana dopiero w latach 23, 24, 25. Także to był pewien wyjątek. I widzą Państwo widok na początek Wielkiej Alei. To jest właśnie po lewej stronie kawałek jeszcze istniejącej Bramy Oliwskiej. Tutaj jeszcze inne zdjęcie wyżej. Nie wiem, czy fotograf stoi na tej bramie, czy może już została rozebrana. W każdym razie widzą Państwo, czy gruzowisko to jest w trakcie, to jest prawdopodobnie właśnie lipiec, sierpień 1919 roku i początek widok na Wielką Aleję powracający oddział niemiecki. Aby zrozumieć, dlaczego w ogóle doszło do tej przebudowy, o której dzisiaj była wzmianka w połowie lat 20, kiedy Wielka Aleja przybrała formę, która przetrwała do lat 70. do tej ostatniej takiej dużej przebudowy, która całkowicie zmieniła obraz, czy w dużym stopniu zmieniła obraz naszej bohaterki. Trzeba sobie uświadomić, że inaczej, przeglądając znowu prasę gdańską, doskonale widać, jak ten ruch wzrastał i jak właśnie Wielka Aleja i także jej przedłużenie już w samym Brzeszczu, czyli dzisiejsza Grunwaldzka, a wtedy Hauptstrasse, była tym miejscem, tak jak było to w XIX wieku, tak oczywiście to się nie zmieniło, tylko przebrało na sile w okresie międzywojennym miejscem, w wielu wypadku miejscem wzmożonego ruchu samochodowego także, nie tylko konnego, powozów, ale także samochodowego. Przypomnę, że pierwszy samochód w Gdańsku został zarejestrowany w około 1904 roku. Ta liczba automobili wzrastała
dziennikarze grzmieli i alarmowali, że na początku 1925 roku koło Sporthalle, czyli koło hali sportowej, dzisiaj to jest opera, tak? Przejeżdża dziennie aż 750 samochodów, jest to tragedia, tak? No, dzisiaj, ja nie wiem, 750 samochodów to nie zdobyłem tych, ale to, nie, to pewnie mniej niż 15 minut pewnie przejeżdża przez to skrzyżowanie. Niemniej jednak na początku, połowie lat 20 był to już duży problem. Ten problem narastał i już w 1924 roku rozpoczęto, to jest właśnie mapa, plan Wielkiej Alei, Grosse Allee właśnie w 1920 roku. I już w 1924 roku zaczęły to cicho przebąkiwać o tym, że no, przepraszam, halo, trzeba coś zmienić w układzie jezdnym. W ogóle trzeba opracować nowe przepisy ruchu drogowego, to jest osobna kwestia, które by to wszystko uregulowało, bo wiele było wypadków, kiedy pędzący automobilami młodzieńcy rozbijali się. Przypomnę, że jednym z większych fanów rajdów i takim autorem zgorszeń to był chociażby Król Prydz Wilhelm, to jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, który mieszkał parę lat z rodziną we Wrzeszczu w Gdańsku, pełnił tutaj funkcję dowódcy brygady Czarnych Huzarów. On się ścigał namiętnie samochodami między Sopotem a Oliwą, ale także między Wrzeszczem a Gdańskim właśnie po Wielkiej Alei. Miał wielu naśladowców także po roku 1920. Był to duży problem, praktycznie nie było tygodnia, kiedy byłoby co najmniej jednej notki o mniej lub bardziej poważnym wypadku komunikacyjnym na Wielkiej Alei. I zdawano sobie sprawę, że trzeba coś z tym zrobić. Przypomnę, że z początkiem czerwca 1925 roku wprowadzono specjalną regulację, która uczyniła z Alei Grunwaldzkiej, czyli, no, Państwo wiedzą, czyli tutaj na przedłużeniu Wielkiej Alei, ulicę jednokierunkową na całej długości od Oliwy do właśnie Wielkiej Alei. Od początku czerwca 1925 roku można było jechać tylko w jednym kierunku, od Oliwy do Gdańska, natomiast to był taki ruch. I w drugą stronę puszczono ruch równolegle, czyli trzeba było jechać, mówiąc dzisiejszymi ulicami, Upphagena, Przytor Zatockiego i tam później Lędziowa, jakby dopiero tam dołączyć, czyli równolegle uliczkami drugimi, ponieważ już było takie natężenie ruchu, mało kto przestrzegał ruchów, przepisów ruchu drogowego, było dużo automobili, było dużo pieszych, także ten ruch się znowu kanalizował w Wielkiej Alei. I to nie bez powodu, według mnie właśnie w 1925 roku podjęto decyzję, że trzeba w końcu także i Wielką Aleję przebudować. I coś, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło, było to, że debata na ten temat była bardzo ostra na łamach prasy. Ja tutaj Państwa, kiedy po raz pierwszy, przepraszam za jakość, no, ale to było wykonywane z mikrofilmów, kiedy pierwszą upubliczniono te informacje już pod koniec 1924 roku, że będą te zmiany i zaczęto proponować pierwsze projekty, jak ma wyglądać Wielka Aleja, więc zaplanowano oczywiście jej wyasfaltowanie, no to się podniosły duże głosy i ta debata była dość intensywna, szczególnie w pierwszej połowie 1925 roku. To jest fragment artykułu z lutego 1925 roku, kiedy zaproponowano w ogóle trzy formuły. Od razu powiem, że żadna z tych formuł nie została zrealizowana. Ale jak ognia unikały, przynajmniej ci adwersarze strony inwestycyjnej, unikali jak ognia, aby puścić tramwaje, aby to nazywali Mittelbahn, czyli po prostu tym środkiem Wielkiej Alei, wskazywano, że to zniszczy. W ogóle czymś karygodnym był pomysł na asfaltowanie, że będzie za szybko, że maszyny, które będą czyścić polewaczki, te wszystkie maszyny, które będą czyścić Wielką Aleję, będą pryskać tym, będzie to tylko niszczyć drzewa. Wyciągano różne aspekty. Przede wszystkim zwrócono uwagę, że przecież do tej pory, mniej więcej cytuję, Wielka Aleja była Naturdenkmal, była pomnikiem przyrody. I z takim ciężkim bólem serca wskazywano, a teraz się na to patrzy jako zwykły ciąg komunikacyjny. No ale cóż, takie było wyzwanie teraźniejszości. No, Wielka Aleja musiała zostać poddana przeobrażeniom. Ostatecznie przyjęła ona taką formułę, a więc z tym wydzielonym torowiskiem po środku, z dwoma jezdniami w dwóch różnych kierunkach, po lewej i po prawej stronie, i przystąpiono do prac. Prace rozpoczęto w sierpniu 1925 roku, poczynając od nitki zachodniej, czyli lewej, czyli tej do Gdańska, dopiero później, tak naprawdę w pierwszych miesiącach 1926 rozpoczęto pracę w pełni na tej drugiej nitce. Pani profesor miała kapitalne takie zdjęcie
z tych prac właśnie się toczonych, według tych informacji, których ja dotarłem, pracę zakończono późną wiosną 1926 roku. Narzekano przy tym wielokrotnie. Słucham? Kanały na badania. Tak. Narzekano, czy zresztą właśnie wskazywano, że robotnicy stawiają tutaj bałagan, te baraki, kamienie, jak tylko spada deszcz latem, jesienią 25 roku, czy wiosną 26 roku, to jest tam szlam, błoto, nie da się spacerować. No, to widać, że tak jak Aleksander wspomniał, no, kwestia Wielkiej Alei nie była tylko kwestią zwykłego ciągu komunikacyjnego, było to coś bardzo istotnego dla Gdańska. Ostatecznie, tak jak wspomniałem, od 26 roku Wielka Aleja została przebudowana, środkiem puszczono tramwaje, przesunięto tak naprawdę, wydzielono torowisko, przesunięto je do środku i w takim kształcie, jeżeli chodzi o liczbę jakichś drobnych tras, drzewostanów i tak dalej, ona tak naprawdę trwała do końca tego okresu, który dzisiaj wspominam. A więc tyle, jeżeli chodzi o sam wymiar zwykłej drogi komunikacyjnej. No ale z tym też się wiąże kwestia, jak żyła ta okolica, jakie inwestycje pojawiły, jakie budynki pojawiły się w tym okresie. Oczywiście tutaj troszeczkę wykroczę poza samą ściśle Wielką Aleję. To jest mapka, która ukazała się w 1927 roku w Danzigenoisten na Kreślin, wskazując, gdzie ja to nazywam działalność deweloperska, po prostu działalność osadnicza, że budownictwo mieszkaniowe było czynione od zakończenia I wojny światowej. I widzą Państwo doskonale, przede wszystkim oczywiście jest to dzisiejszy teren Dolnego Wrzeszcza, także te rejony między Wrzeszczem w sumie to dzisiejsza jest Strzyża Górna, tak, między Oliwą a Wrzeszczem. Także są Siedlce i między innymi częściowa także działalność tutaj wokół Wielkiej Alei, ale trzeba to podkreślić, że tutaj to nie było jakieś osobne, duże założenie urbanistyczne, raczej niewielkie. No właśnie tutaj to zaznaczyłem. To jest mapa zbiorów brytyjskich z 1900, prezentująca ciekawa, to dokładna, kolorowa, z 1933 roku. Widzą Państwo całe okolice Wielkiej Alei. I co jest ważne, drodzy Państwo, to o czym była mowa, że już w średniowieczu było tak naprawdę te łąki, puste przestrzenie, że to jest taki wyjątek, ta specyfika, że i od strony południowej czy wschodniej, czy zachodniej, tak, te przedmieścia, wsie podmiejskie żyły, ewoluowały, mimo tych zniszczeń były budowane, te tereny faktycznie nie były zabudowane w dużym stopniu, to tak naprawdę to, co się stało w XIX wieku, czyli głównie mówię o pojawieniu się nekropolii, cmentarzy, no zakonserwowało w pewien sposób fakt, że tutaj było tutaj dużo tej zieleni, było dużo tej przestrzeni. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy rozpoczęto pracę nad przebudową Wielkiej Alei, w 1925 roku chociażby część dawnego cmentarza parafii Świętej Marii Panny został zaadaptowany na park, zresztą nie tylko ten, także nieco później, w drugiej połowie 20, bodajże 26-27, także dawny cmentarz Lazaretu został przyłączony do Parku Sztefensa. Sam w ogóle Park Sztefensa także zyskał dodatkowo małą infrastrukturę, nowe alejki wytyczone, to był 28 rok. Także te tereny, poza tym faktem, że to był dalej nekropolie, przypomnę, że w tym samym czasie, w końcu lat 20 rozpoczęto pracę nad budową cmentarza centralnego nowej dużej nekropolii na rzecz miasta, czyli mówimy oczywiście o dzisiejszym cmentarzu Srebrzysko, czy tym leśnym cmentarzu. Ale to miejsce dalej było oczywiście miejscem spacerowym, miejscem popularnym, odpoczynku, stąd też te adaptacje dawnych cmentarzy na cele rekreacyjne. Dopowiem, że w prasie pojawiło się też wiele takich gorszących przykładów, jak to, a prasa alarmowała, jak to wiele zakochanych par między tymi nagrobkami, które nie wszystkie zostały usunięte, no nocami się spotyka, schadza, dochodzi do różnych gorszących scen, to napomina na grobowcach i tak dalej. Także te parki też relatywnie często pojawiały się na łamach prasy jako właśnie bohaterki i lokalizacje takich i innych afer. Wreszcie koło hali sportowej pojawił się pod koniec 25 roku, w pełni był użytkowany do 26. Mówimy cały czas o niemal w tym samym okresie, niesamowitej metamorfozy tego miejsca. 12 kortów tenisowych, także takie lodowisko, oczywiście na zimę, także boisko sportowe, także ten walor rekreacji sportowej.
Na tyłach hali sportowej pod koniec lat 20., na przodzie lat 20-30 wytyczono dwie nowe uliczki, pojawiło się kilka willi, to jest rejon dzisiejszej ulicy Trubadurów, czyli tam na terenach, na tyłach dzisiejszej Opery Bałtyckiej. Oczywiście istniały także, o czym też już była mowa, te kafejki, szczególnie tutaj, w rejonie Haldy, ale szereg popularnych nadal, oczywiście cieszących się dużą popularnością letnich takich kawiarni. Jedną z takich było chociażby oczywiście Café Rajstro, o którym była mowa. Ona została przebudowana pod koniec lat 20. Rozpoczęto inwestycje i duży taki rozbudowy przebudowy, ale nie wiem dlaczego, ale domyślam się, że w związku z kryzysem gospodarczym, to prowadziła wdowa po dawnym restauratorze, ten budynek nie został ukończony, zabrakło finansowania i on w takiej półgotowej formie, no takiej dość nowoczesnej, jeżeli chodzi o kształty, na przełomie lat 20-30 tak naprawdę to był pusty budynek. I tutaj pojawił się pewien nowy gość, to znaczy w październiku 1932 roku ten teren nabył zakon Pallotynów, jedyny męski zakon, który powrócił do Gdańska w okresie międzywojennym, sprowadzony z Limburga nad Hesją w 1927 roku. On w 1928 otworzył konwikt dla chłopców z kaplicą, etc. w dworze Mniska. To jest ten dworek przy elektrociepłowni, ale tam były pewne ograniczenia, to jest relatywnie niewielki budynek. Ten konwikt chciał się rozwijać, zakon Pallotynów szukał usilnie nowego miejsca, planował do Litkowa się przesiedlić, ale tam no, nie było takiej możliwości. No i w końcu los padł na nieukończoną, relatywnie tanią, jak piszą w swojej kronice, miejsce, którą nabyli. W 1933 roku otwarto tutaj kaplicę. Później te budynki zostały przejęte przez Akademię Medyczną w Gdańsku. A sami Pallotyni, przypomnę, po wybuchu wojny przesiedlili się do Kościoła Chrystusa Króla tam na Piaskowie. Tak na marginesie, kronika Pallotynów jest dzisiaj w zbiorach zakonu na ulicy Elżbietańskiej, niepublikowana, kapitalnie źródło, w pięknym stanie zachowane, nic tylko pożegnić, zeskanować, przetłumaczyć i wydać, to tak na marginesie. Wśród innych inwestycji oczywiście pojawiło się kilka także budynków, willi. No, tutaj dopowiem chociażby willa z 1922 roku żydowskiego kupca Leona Astrachana, która znajdowała się tutaj obok, która to, chyba ty, Aleksandrze, wspomniałeś kiedyś, że nie wiem dlaczego, także jest bardzo często identyfikowana jako... Była powszechnie. Powszechnie identyfikowana jako Niewelowskiego, tego słynnego kupca, także żydowskiego, jako jego własność identyfikowana. Poza pojedynczymi obiektami, tutaj chciałem zwrócić uwagę na budynek, który został zaadoptowany na dom SS-mana, to był rodzaj akademika. On, do dzisiaj budynek istnieje, to jest na początku ulicy, skrzyżowanie traktu konnego z Orzeszkowej. Czyli ta willa Astrachana, znajduje się jeden budynek wyżej, sąsiaduje z tą działką. Pod koniec 1938 roku otwarto, duża inwestycja, otwarto tutaj akademii dla gdańskiego SS. I stąd przechodzimy, troszeczkę Państwo, już od razu na kwestię, że Wielka Aleja była także wygodnym narzędziem działań propagandowych, ponieważ Wolne Miasto Gdańskie było naznaczone tą rywalizacją, czy pewną no, taką upolitycznieniem, taką mało która rzecz nie miała jakichś politycznych prędzej czy później znaczenia. Tak też było z Wielką Aleją. Już pod koniec 1933 roku Wielka Aleja, przemianowano jej nazwę na całkowicie historyczną, tutaj stosuję po raz pierwszy to znaczenie symboliczne, Hindenburg Alley, czyli Aleja Hindenburga, tak na marginesie, na przestrzeni lat 20-45, ta ulica trzykrotnie zmieniała nazwę, bo jeszcze w maju 1945 roku, o czym jeszcze będzie mowa. Miejsce to jako to reprezentacyjne, ważne dla tożsamości, oferujące także dużo miejsca, było także było przestrzenią, gdzie wiele działalności propagandowych, przemarszów, wieców. Tutaj jest zdjęcie z kwietnia 1945 roku na polu majowym, to jest część dawnego małego placu ćwiczeń w rejonie, no dzisiaj to jest mniej więcej Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Odbył się apel Gdańskiej Służby Pracy i jej odpowiednika z Prus Wschodnich. Tutaj widzimy jeszcze to zdjęcie. 18 sierpnia 1945 roku, przedemnie w II wojny światowej, no nie bez powodu to właśnie Wielką Aleją
miałem niestety filada, oddziału gdańskiego zbrojnego SSK Danzig. To jest widok ze skrzyżowania przy szport, gdzieś przy hali sportowej. No i o tym też już była mowa w przededniu wybuchu wojny. W ostatnich dniach sierpnia w operacji Niemcy zbudowali taką drewnianą bramę triumfalną. Ona miała już być gotowa 26 sierpnia, przypomnę, tak, pierwotny termin wybuchu wojny i miała stanąć. Ona, nie jestem pewien, czy dokładnie te filary wówczas stanęły, czy one, czy tych tymczasowych z sierpnia czy z tego roku nie zastąpiły wkrótce inne, większe konstrukcje, właśnie te. Niemniej jednak no jest to jeden taki znanych ujęć znazyfikowania, tak, i Gdańska w tym wypadku tego salonu, tej promenady gdańskiej, jak nie była wielka aleja. I wreszcie czwarta perspektywa to wielka aleja i okolice w latach II wojny światowej. To jest ze zbioru Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdańskiego ostatni tak szczegółowy wykonany przez władze miasta, na zlecenie władz miasta, plan Gdańska z 1940 roku. Widzą Państwo Majfeld, czyli to pole majowe, o którym wspomniałem. I znowu dochodzimy do tego zdjęcia z ulicy Orzeszkowej 2. Przypomnę, że w latach 30. tutaj była siedziba ekspozytury Inspektoratu Celników Polskich. W 1939 roku we wrześniu oczywiście zajęta przez oddziały SS i Policji. I w lutym, tutaj ostatecznie lutego 1940 roku umieściła się tutaj siedziba sztabu, także mieszkania służbowe dla tam ważniejszych oficerów okręgu SS Wisła. No to tutaj tak naprawdę od 1940 roku zapadały wszelkie decyzje dotyczące, czy narady dotyczące wysiedleń, przesiedleń, eksterminacji. To jest zdjęcie z 1942 roku. No jak dzisiaj ten obiekt wygląda, to chyba nie muszę wspomnieć, że moim zdaniem nie są policzone, dziury w dachu są. Mimo że to jest zabytek, to wiemy, jak się niestety bardzo często w Gdańsku z tym z zabytkami kończy. To z kolei widzą Państwo mapę z 1944 roku wykonaną przez aliantów na podstawie wywiadu lotniczego. Widzimy okolice Wielkiej Alei i znowu w tym okresie 24-25 tutaj dużo tych inwestycji nie było, to było raczej takie punktowe. Z takich większych to należy wspomnieć od wiosny 1943 roku na placu, na samym początku Wielkiej Alei zbudowano osiedle baraków. Tutaj częściowo one służyły do zakwaterowania, wykwaterowanych mieszkańców Gdańska z tych części miasta najbardziej zagrożonych bombardowaniami, a także tutaj lokowano urzędy, nowe biura administracji, w których budowa baraków była zawsze łatwiejsza, prostsza i tańsza niż budowa nowych obiektów. Zresztą Gdańsk stał się miastem baraków, ale właśnie przez nie tyle baraków obozów niemieckich czy pracy przymusowej, ale ponieważ nie wiem, szpitale, szkoły były zamieniane na szkoły były zamieniane na kwatery wojska czy szpitale, to bardzo często dzieciaki były budowano baraki obok szkoły, bo gdzie indziej one tam miały lekcje. Także tutaj na tym polu mają powstały baraki, tutaj akurat one służyły częściowo na rzecz studentów Politechniki Gdańskiej. Politechnika Gdańska działała do połowy stycznia 1945 roku, jeszcze w grudniu wchodziło 40-lecie istnienia. Część z tych baraków jeszcze do niedawna istniało, tam była pracownia bodajże opery czy teatru, to jeszcze dzisiaj tam jestem biurowiec, no to jest raptem ile? 10 lat nawet chyba nie. I prezentuję Państwu także mało znane, to jest ostatnie dni marca 1945 roku, plan sowiecki z Moskwy, pokazując już same działania wojenne w 1945 roku, raczej kształt jakby Gdańska z naniesionymi punktami charakterystycznymi. Oczywiście faktem jest to, że od końca lutego 1945 roku Wielka Aleja zapisała się w pamięci mieszkańców, przede wszystkim jako miejsce, gdzie ku przestrodze wieszano posądzanych, bądź realnych, bądź tylko o to posądzanych dezerterów, dekowników, etc., osoby, które siał defetyzm i tak dalej. To było oddział SS i specjalnie pilotowano oddziały także partyjne, które wskazywały osoby, które miały ku przestrodze być ukarane i powieszone na drzewach Wielkiej Alei. Front dotarł do Wielkiej Alei, skoro już tak patrzymy na tą historię bardzo lokalną w skali mikro, 27 marca 1945 roku. Od 25 zaczął się ten wielki tydzień, to był nomen wielki tydzień, to był przed Wielkanocą wielki tydzień de facto i symbolicznie w historii miasta Gdańska, kiedy praktycznie przestała istnieć struktura tego szeroko pojętego historycznego śródmieścia. Z końcem wieczora 27 marca linia obrony przebiegała przez
przez plac, na wysokości placu przy Zebrach, czyli nie ma tej nazwy formalnie, no ale przy placu przy Bramie Oliwskiej, 28 już rankiem cała Wielka Aleja, nazwijmy to, już tutaj nie było żadnych oddziałów niemieckich. Takim ostatnim symbolem jest oczywiście fakt, że przynajmniej formalnie 1 maja 1945 roku wojna jeszcze trwała, przypomnę, tak? Chociaż działań zbrojnych Gdańsku już nie było, 1 maja na święto pracy formalnie przemianowano trzy ulice, nadano trzem ulicom nowe polskie nazwy. To dzisiejszy Targ Sienny zyskał plac 1 maja. Właśnie Wielka Aleja, dawna Hindenburg Aleja, stała się Aleją Marszałka Rokossowskiego, a Hauptstrasse stała się, czyli raczej Adolf Hitlerstrasse stała się Aleją Grunwaldzką. Aleja Zwycięstwa dopiero nadano ją w 1956, jeżeli dobrze pamiętam, dopiero w latach 50. Z tymi polskimi nazwami jest jeszcze taki problem, że to była pierwsza decyzja władz miejskich, natomiast komendantura wojenna w Oliwie już 22 kwietnia nazwała dwie ulice po polsku, czyli zgodziła się na implementację nazwy polskiej. Plac Armii Polskiej i ulica Armii Czerwonej to była Opata Rybińskiego i Stary Rynek Oliwski. Te dwie nazwy już z końcem kwietnia. Potem były wielkie kłótnie, czy to uznać, czy nie. Władze miejskie uznawały, że pierwsze wpisanie nazwy to jest 1 maja. I tyle, szanowni państwo, tytułem skrótowego, rzecz jasna, przedstawienia. Wydawało mi się jednak niebogatego wydarzenia, ale jednak mimo wszystko interesującego, mam taką nadzieję, dla państwa, okresu 20-45 w historii Wielkiej Alei. Dziękuję. Czy możemy do tej mapy sowieckiej takiej wrócić? No możemy, proszę. Tam jest zaznaczone tą czerwoną strzałką miejsce, skąd ewakuowano ten dźwig tego dziadka? Ja powiem tak, ja wiem, o co panu chodzi. Nie, problem w tym, że ta mapa jest bez porządnej legendy, to znaczy są legendy tylko tych punktów, w której Armia Czerwona oznaczyła te kluczowe punkty, właśnie uczelnie, fabryki, hale, węzły komunikacyjne i oczywiście są nazwy jednostek, które dywizji, brygad, które pułków, które do tego momentu, to jest mapa z 28 marca zaznaczyła, natomiast te raczej, ja bym sugerował, patrzę, bo to jest tylko wycinek, ja znam całą tą mapę, ona niebieskimi strzałkami są ruchy wojsk niemieckich, zazwyczaj w kierunku na Chmierzeje, a to co czerwone, to raczej to są kierunki wybranych oddziałów sowiecki, natomiast ewidentnie nie ma wszystkich naniesionych, więc ja nie do końca wiem, czym ten sztabmistrz tam się kierował, że te niektóre naznaczył, niektóre nie. Ale ten dźwig chyba tam stał, nie? To mniej więcej w tym rejonie, tak. Natomiast a propos Ostrowia, oni się przeprawiali przez Kaiserstrafen, czyli ten kanał cesarski, to był taki przyczółek sowiecki zrobiony, Niemcy kontratakowali na terenie przeróbki Siarkopolu, powiedzmy, te rejony. I tam są takie identyczne strzałki. To by sugerowało, że jakieś oddziały sowieckie wrócił. No, przyznam się, że tej strzałki akurat nie do końca rozumiem, tak? Czyli takich strzałek na tej mapie jest o wiele więcej. Natomiast no, tak to wygląda. Mają państwo jeszcze jakieś pytania a propos okresu 20-45? Dziękuję. Dziękuję panu Danielowi Danielkowi. A ze swojej strony zapraszam na kwadrans przerwy, myślę. Kawa, herbata, ciasto, tam